Frekwencja dopisała, na naszą imprezę przyszło około 80 osób. Imprezę rozpoczęliśmy od wykładu na temat programowania aktywności fizycznej w prozdrowotny styl życia seniora. W drugiej części programu seniorzy uczestniczyli w różnych formach aktywności. Rozegraliśmy turniej w bóle pomiędzy słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz seniorami z Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbyły się także warsztaty z New Walking, przeprowadzone przez naszych studentów z kierunku turystyka i rekreacja. W ramach warsztatów pokazywaliśmy różne formy aktywności, bazujące na marszu z dodatkowym oporem kończyn górnych, jak Nordic Walking, Bungee Pump czy ProX Walker. Seniorzy brali także udział w zajęciach regeneracji oraz ćwiczeniach wzmacniających mięśnie posturalne. W programie pikniku znalazł się także pokaz karate, który przygotowała grupa seniorów z Wejherowa oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku naszej uczelni. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz wybranych tańców z różnych stron świata, który przeprowadzili uczestnicy Szkoły Tańca 50+, oraz zabawa taneczna zorganizowana przez członków zespołu tańca ludowego Neptun. Podczas pikniku była także możliwość konsultacji zdrowia z fizjoterapeutami, okazja wzięcia masażu u naszych studentów z kierunku fizjoterapia oraz pogawędzenia przy ciastku i herbacie. Na zakończenie programu, po krótkim posiłku, udaliśmy się na molo w Sopocie i wzięliśmy udział w rejsie po Zatoce Gdańskim statkiem Pirat. Nasza impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie ludzie wielkiego serca. Pragnę gorąco podziękować wszystkim wolontariuszom, studentom, sponsorom oraz władzom uczelni. Swoje podziękowania kieruję także w stronę osób prowadzących poszczególne formy aktywności oraz seniorów, którzy poświęcili swój czas, aby być tutaj razem z nami.